Hej, cześć, siema wam wszystkim ludzie z tej strony, bo to jest kolejny farming i kolejna moja mała prywata, słuchajcie. I cóż, no i Janusz, słuchajcie, w dzisiejszym odcinku sobie się zajmiemy sianokosami, jak widzicie. Może lub nie widzicie, przy okazji nowe nabytki też wam pokażę. Do Hillermana podpiąłem naszą nową listwową bodaj kosiarkę dyskową, w sumie nie listwową, dyskową. Kosiarkę klasa disco 5 3450 plus. Słuchajcie, wobec tego tutaj mamy do naszego Deutsch Fahra podpięta, też jest klasowska dwugwiazdowa zgrabiarka, w związku z tym, że mamy sporo tych naprawdę sporo tych łąk, więc trzeba tutaj jakoś to ogarnąć. Ponadto mamy również do naszego tutaj małego piździka podpiętego trzeci nabytek Wikona Farnexa 464. Także słuchajcie, tak to wygląda. No i co? No i mamy jedną łąkę ściętą do przetrząsania, jedną do ścięcia, więc odpalmy sobie Hillermana. Także tak to wygląda. I słuchajcie, lecimy sobie z odcinkiem. Natomiast jedna podstawowa kwestia, już odpalony. Jedna podstawowa tutaj no kwestia, no tak powiem wam, że no dzisiaj pewnie, jak wy to zobaczycie, to godzinę po tym, jak wydam ten odcinek, wpadnie do was strumyk, więc serdecznie, serdecznie zapraszowywuję. Także tak to wygląda, więc serdecznie, serdecznie, serdecznie zapraszam z całą stanowczością. I przyjebałem. Nie byłbym kurna sobą, gdybym nie przychrzanił w coś, ale dobra. Nie, 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 Andrzeju. Andrzeju, spokojnie. Dobra, rozłóżmy. A się napiję łyczka herbatki, słuchajcie. Grejpfrut za Grestem, wiesz, że na rejony. Trochę mi to Wiedźminie podjechało. Kto ogląda, ten wie. Dobra, i jedźmy. Daje radę? Przyspieszmy. A, daje rady. Hillerman by nie dał rady. Dajcie spokój. Może nie będę otwierał, żeby tam jakiś kamień nie pierdypnął. Chociaż w sumie sprawdzałem, czy ta łąka nie ma kamieni. Wszystko było all clear. Jak widzicie, wokół nas wszystko już kwitnie, wszystko już powoli dochodzi, więc żniwa też niedaleko będą. Natomiast myślę, że jeszcze zrobimy sobie akcję z złożeniem tych balotów, może również owijaniem. No i będę musiał to sprasować. Dzisiaj mam zamiar na pewno to zgrabić, znaczy skosić, przetrząsnąć i zgrabić. Może jak się uda, to jeszcze słuchajcie, to sprasujemy, w co szczerze wątpię. Dajcie znać w komentarzach, czy chcecie, żebym prasował na odcinku i zbierał. I w ogóle nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, jeśli wam się film podobał. I zadać pytanka w komentarzu, to będziecie pozdrowieni na odcinku i właśnie pytanko będzie podane w odpowiedzi, będzie na nie odpowiedziane, o ile oczywiście, i to zaznaczam grubą kreską, owe pytanie wcześniej się już nie pojawiło, bo to by było bez sensu. Ja patrzyłem, czy mi się na mikrofon nagrywa. Bo to jest, słuchajcie, wówczas bez sensu, dlatego że tysiąc razy się powtarzać na to pytanie, to nie ma najmniejszego, absolutnie żadnego sensu. Także słuchajcie, tak to wygląda. Dobra, Hillerman sobie daje radę. Tu jakiś dołek jest, bez napędów, więc fajnie. W sumie, bardzo sympatycznie. I słuchajcie co, no plany na przyszłość. Ktoś nam zaproponował w komentarzach 120 tysięcy dofinansowania. Jest to akceptowalne, ja nie widzę z tym absolutnie żadnego problemu. Fajnie, że dajecie mi jakieś tam konkretne propozycje, bo ta seria jest dla was i przez was jest tworzona. Więc im więcej wy będziecie się w niej udzielali, tym ta seria będzie bardziej unikalna i będzie bardziej interesująca dla mnie i dla was. Wiem, że na tej mapie jest pewien bug z trawą, to znaczy ona się nie przetrząsa na zielono, na takiej szary, takiej, wiecie, uschniętego siana, tylko po prostu na zielono, więc ja sobie przejadę po prostu to i przetrząsę tak mniej więcej, bo to i tak nie wiem czemu, to jakiś bug jest. W każdym razie tak to działa. Myślę, że dogramy sobie pełen sezon i jeśli wyjdzie jakaś fajna mapka, to być może się przeniesiemy, być może nie.
I też dajcie mi ewentualnie jakąś wskazówkę, co mogłoby być, czy coś. Więc to tak by wyglądało. Z ogłoszeń parafialnych to chyba wszystko, co miałem do powiedzenia, jeśli chodzi o moje ogłoszenia parafialne. Dlatego, że no więcej tych ogłoszeń nie ma. Do. Oczywiście zachęcam na serie niefarmingowe. Wpadajcie, zobaczcie sobie, co tam ciekawego wjeżdża na kanał. A ciekawe rzeczy się dzieją, jak doskonale niektórzy wiedzą. Także fajno. No i co? No i tyle z tematem, jeśli chodzi o ogłoszenia parafialne. Jak ja to nagrywam, to chyba Polagra się zaczęła, tak? Więc pewnie sporo was ludziska jest na Polagrze. Dajcie też znać, kto był, albo kto zamierza być. Bo to chyba od piątku jest, tak? Mi się wydaje. Do soboty, do poniedzieli? Albo do poniedziałku. Dobra, ja się teraz, słuchajcie, tutaj tak wywinę elegancko. Zrobię przesiekę taką. Łączka jedna z trzech, słuchaj, czterech w zasadzie, bo jedną mam za gospodarstwem. Nie, trzy. Zaraz. 30, 29, 14, tak, jeszcze 14, no to 4 łąki. 14 sobie skoszę już typowo tylko i wyłącznie na trawę, dlatego że nie mam jeszcze samozbierajki. To też niebawem pewnie przyjdzie. A to już zrobię może na jakimś strumyku. O, może dzisiaj na strumyku sobie skoszę tą trawę. I tam poogarniam. Chociaż nie wiem, może. Zobaczymy. Anyway, słuchajcie, zapraszam na strumyka, to już chyba mówiłem. A co do Polagry, to miałem się wybrać, ale w końcu nie wypaliły plany, tak zwykle bywa. Łyczek herbatki. A kurna, jaka gorąca. Matko święta. W ogóle dajcie znać, lubicie herbatę gorącą, czy taką chłodną? Czy taką zimną? Bo zupełnie. Ja generalnie wolę taką letnią. Zresztą generalnie w ogóle herbaty prawie nie pijam. Tylko smakowy. Także tak to jest. Trawa gęsta, zobaczymy jak to sypnie. A jak nie, słuchajcie, to jeszcze mam jedną koncepcję. Zobaczę, ile mi balotu wyjdzie po tych trzech łąkach. Bo może zrobimy taki myk, że ja skoszę trawę i zrobię ją na kiszonkę, w sensie do silosu. Ty, to też nie byłoby głupie. Pożyczyłbym sprzęt i bym tym sprzętem sobie tam pojedział, bo ta łąka jest w miarę taka. No to, że tam spokojnie coś większego też wjedzie, takiego mniejszego, no. To też jest jakieś rozwiązanie tej sytuacji. Ach, tam mijak. W ogóle mam w planach pokosówkę kupić. Tylko jeszcze się zastanawiam, jaką. W sumie. Dobra. To już prawie skończone. To fajnie. My się tepniemy na gospodarstwo do naszego kochanego piździka i piździkiem pojedziemy na drugą łąkę, żeby nie robić wszystkiego na tej samej łące. Wiecie jak jest. I tam przetrząśniemy. Później zgrabimy obie łąki, bo ta pójdzie na pewno na baloty, tam dwie baloty. No tak jak już będzie. Że to wszystko pójdzie na sprasowanie. Okej. Bo takie mówię, prasowanie, znaczy prasowanie, koszenie tej trawy, to jest takie trochę nudne, no to się dużo nie dzieje. Zresztą na seriach singla się dużo nie dzieje. Znaczy, to zależy, jak się na to patrzy, no ale generalnie tak jest. Słuchajcie, ja bym chciał powiedzieć coś a propos całych tych sytuacji na polskich YouTubach, które się tutaj dzieją, różnych dram i tak dalej, wyszukiwań czasami dziury w całym przez was, widzów czasami szukających taniej sensacji. I czasami napominających nas, żebyśmy robili to, a nie innego. No to słuchajcie, podstawową kwestią jest to, że jeżeli ja się na coś nie chcę wypowiadać, to ja się na ten temat nigdy nie wypowiem. Proste jest, to jest logiczne dla mnie. I jeżeli ktoś mówi, żebym się wypowiadał na ten temat, bo nie wiem, bo muszę, bo on tak chce, no to sorry kolego, koleżanko, no nie, no nie, no po prostu. No to się nie ima, tak? To się po prostu nie ze sobą nie klei jakoś. Jak mam na coś ochotę, to o czymś tu powiem i powiem, jakie to uważam, czy komuś się to podoba, czy nie. A nie będzie sytuacji takiej, że no ty masz mówić, bo ja ci tak każę. No nie. No po prostu, no nie. Dobra. No tak to na pewno nie będzie, natomiast ja nadal się upieram przy takim stanowisku, że
Chcę być uczciwy w stosunku do was, chcę być przede wszystkim wiarygodny. Jeżeli się czegoś nie imam, to się tego nie imam po prostu. Nie dlatego, że się czegoś boję, bo ja się nie boję takich rzeczy, natomiast ja po prostu nie mam ochoty na takie rzeczy, stykać się różnych gówien tutaj, bo jest takie stare stare przysłowie, nie tyka się gówna, bo śmierdzi. I ja temu hołduję i chełpię się tym. Może chełpię to źle słowo, natomiast ja taką filozofię gdzieś tam tykam, dlatego niektóre rzeczy przemilczam, niektóre rzeczy nie zwracam po prostu uwagi. Bo po co? Tak, bo po co? Natomiast wiecie, no, są jakieś tam dramy, nie dramy, bóle dupy, w ogóle YouTube robi się jedną wielką patologią teraz. Jak widzę jakiegoś tam górala, nie górala, czy cholery wie kogoś, czy jakiegoś innego Rafa Tosarafoniksa, czy innego Magicala, czy kurwa kogokolwiek innego, co nie robią w swoich streamach, to aż mi łeb boli, nie? Bo boli i po prostu zastanawiam się, dokąd ten świat zmierza. To jest patologia patologiczna. Taka skrajna, wiecie, co po niektórzy. Nie wiem, że wszyscy, ale co po niektórzy. To jest, aż głowa rozbolała mnie, jak ja oglądałem niektóre rzeczy, które się w ostatnim tygodniu widziały na YouTubach. I to jest po prostu... Nawet nie skandal, to jest po prostu żenująca głupota. I tyle. I gdzieś dla mnie to jest po prostu poza moim światopoglądem, tak? Ale cóż, no tak wygląda YouTube w tym momencie, no jakoś musimy... Ja w ogóle się zastanawiam, muszę obadać temat, żeby nie przejść na streamowanie na Twitcha, bo tam jest, wiem, że moderacja jest nie tylko i moja chyba, ale też i zewnętrzna, to znaczy jakby Twitcha, tak? I nie wiem, czy tam się nie przeniosę ze streamami, bo to też byłoby całkiem srogie, myślę, że fajne, bo tam sporo ludzi też przychodzi. Na pewno tam to community jest inne. Zobaczę, obadam, dam info oczywiście, jak to będzie wyglądało. Okej, okay, a my tu gadu gadu, moi mili, my tu gadu gadu, a łąka się kończy. Super. No po prostu, no elegancja, financja, wibrancja. Ja jestem w szoku. Tak wam powiem, nie? Takim jestem zszokowanym w szoku. Dobra, wywiń się, Marianku, i prosto na ryj. I prosto się na ryj. Nice. Normalnie GG, chciałoby się powiedzieć. Okej, dokej. Teraz tutaj i ostatni pasek. Wezmę to na raz? Oczywiście, że wezmę to na raz. Boże, jak ja kocham tą kosiarkę, już naprawdę. Chcę tylko czoło, muszę sobie kupić. Ciągnik z tuzem i bajo lepszym. Bo nie chcę do takich robót zatrudniać aliasa, nie? Bo to szkoda ciągnika. Dobra, jeszcze tu bym trochę wyciął. A czemużby nie? Zawsze trochę trawy należy się. Dobra, tu wycięte. To jeszcze, taki kawaliutek. Okej, okay, a tutaj? No tu też mogę w sumie trochę podciąć jeszcze. Będę później miał to dobrze też zgrawiać, nie? Dobra. Zakładam się, zostawimy ciągnik na ulicy. Żebym potem miał ładnie foteczkę sobie... Żebym miał foteczkę sobie pierdypnąć, nie? Łyp. Dobra, odpalamy naszego niuśka. Otwórzmy się szyberek. Boczny tyż. Czekajcie. O, koguciki odpalmy i lecimy na drugą łąkę. Żebyśmy mogli spokojnie teraz sobie tutaj to przetrząsnąć. Zresztą zobaczycie, jak wygląda przetrząsanie na tej mapie, bo ono jakieś wybitne nie jest. No i później to wszystko weźmiemy aliasa i zgrabimy. Gdzie jak ładnie pszenica, jęczmień, pszenica i rzepak tutaj rosną? Kurczę. Właśnie, muszę zobaczyć, jak wygląda nawożenie. Muszę nawieść... 29?
Co to tam jest? Co to jest? To słonka. No to po co? Ziomek, po co? Się pytam, po co? To nie ma sensu. Po skoszeniu dać taką dawkę startową, no to to jeszcze ma sens. Dobra, zgadźmy to. Widzicie, jak ładnie słonecznie to sobie rośnie. Proszę, profesjonalnie posiady. Prestiżowo! W ogóle mnie interesuje jeszcze jedna rzecz. Kiedy jest w ogóle termin na koszenie słonecznika? Aha! Czyli jakoś niedługo. Nice. Mi się to podoba. Będziemy się bawić. Będzie zabawa. No i teraz zobaczcie. Ja się rozkładam. Nie? Opuszczam. A nie, tu działa. Lol. Nie wiem, na tamtej łące nie chciało działać. No nieważne. To jeszcze lepiej. Dla mnie... Nie wiem, czym to jest spowodowane. Może jakiś bug był wcześniejszy, czy coś. Może to od Seasonsa też zależy. Nieistotne. Dobra, przetrząśnijmy tą łąkę i pewnie tamtą też przy okazji, jak już działa, to sobie opierdzielimy obie. Łączki, tyle zajączki. I słuchajcie, sobie zgrabimy też w dzisiejszym odcinku, bo już mam 16 minut, więc fajno, sobie to jeszcze to zgrabimy, żeby przygotować się na prasowanie i na zbieranie tych balotów, tak? Bo jednak fajnie by było to ogarnąć. A zobaczymy, co zrobimy z resztą, bo może tam się na kieszonkę zrobię, w sensie przyjadę jakąś maszynerią maszynistyczną i to ogarnę. Albo jeszcze nie wiem, co wymyślę. Coś wymyślę na pewno. Tak. No. Dobra. Pierwsze kółeczko zrobione. Wszystko hula i świszczy. Coś musiałem zdupcyć pewnie. Jak zwykle. Jak zwykle to Jarek musiał coś zdupcyć, nie? Więc niestety tak to bywa. Nawracając do tych YouTube'ów, to słuchajcie, no niestety tak to wygląda, że ta patologia się sprzedaje i to mi bardzo boli, nie tylko mnie zresztą. Ale to jest taka wzajemno nakręcająca się machineria. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze ludzie przeważnie oglądają tylko i wyłącznie to, bo tam jest beka, bo tam jest, nie wiem, bicie, alkohol, policja, burdy, jakieś dymy i tego typu rzeczy. Po drugie, to jest takie podświadome wyładowywanie własnej agresji, a po trzecie, to się sprzedaje, a po czwarte, są twórcy, którzy opierają się tylko i wyłącznie na komentowaniu takich zachowań. To jest słownie commentary video, także to też oni mają co robić wtedy. Ja nie mówię, że oni robią złe rzeczy, absolutnie. W sensie oczywiście ci, którzy komentują, bo gdzieś tu piętnują, pokazują im, dają sygnał, że hej, coś takiego się na YouTubie dzieje. Natomiast mówienie, że ktoś się nie nadaje na YouTube'a, bo jest zagrzeczny, bo coś tam, bo nie wiem, bo nie kurwi, nie chleje, nie pali, nie ćpie, nie wiem, nie robi niczego obrzydliwego, to to się nie ma i to mnie się nie klei. To świadczy tylko osoby, kto takie słowo wypowiada, kto wie, ten wie, o kogo mi chodzi. Znaczy, do kogo pieje, o może tak, bo ja do niego nic nie mam generalnie. To jest ta część YouTube'a, której ja w ogóle nie oglądam i w ogóle tym się nie pasjonuję, ale gdzieś tam shoty z tego widziałem, siłą rzeczy, bo to jest dość popularny temat zawsze. Natomiast gwoli wyjaśnienia do gościa nic nie mam i nigdy nic nie miałem i prawdopodobnie nic nie będzie, jest mi kompletnie obojętne. To co ten człowiek robi i tyle. I nie staje w niczyjej obronie, po prostu wyrażam swoje opinie. Ja bym nie chciał, żeby takie sytuacje choćby na moim kanale się działy. Bo ja też gdzieś tutaj swoje jakieś podejście mam i gdzieś tam chcę, żeby tu był porządek zachowany. Tak, czyli na streamach, czy też na materiałach, przede wszystkim w komentarzach, tak? Kolejny łyczek. Natomiast wiecie, no. Którzy się bawią takimi rzeczami, ich to podnieca, nie wiem, jara czy coś, więc... No, wiecie jak jest. Natomiast w moim wypadku jest tak, że ja bym też nie chciał, żeby ktoś mi taki burd robił, bo to się nie ogląda, bo to jest irytujące. I dla twórcy, i dla moderacji, i dla ogólnego obrazu kanału, to mi się nie klei po prostu. Ale co ja tam wiem o życiu. Zawsze to powtarzam. Okej, to sobie otwórzmy, ale za sobie to zamkniemy.
Nice. Także słuchajcie, w końcu się tu niedługo pojawi Hof, bo w końcu z Wojtkiem znaleźliśmy trochę czasu, żeby to nagrać, wiadomo, praca, życie i te sprawy. Kto ogląda do tej pory, pisze hashtag Hof przez samocha. Także tak to wygląda, natomiast wiecie, no kurczę, staram się gdzieś ogarniać to, człowiek ma takie inne pomysły i też bym chciał, żeby to się wszystko oglądało. Dobra, nieważne, już nie będę tutaj swojej żali wypływowywał, natomiast chcę powiedzieć, że kończymy powoli tą łąkę. Ja mam 20 minut materiału, więc całkiem srogo wyszło tego filmiaszcza, z czego nie powiem, że jestem zadowolony. I słuchajcie, chyba przejdziemy sobie już teraz aliasem tutaj, żeby to pograbić. Zobaczymy, jak się alias sprawi z naszym tutaj nabytkiem. Zresztą dajcie znać, czy wam się podobają te nabytki, bo tak już w sumie mam prawie wszystko po czyście paszowozu. Swoją drogą mogę chyba paszowóz w sumie już kupić, tak myślę. Czy nie mogę? Mogę! Nice, 14 tysięcy czy 16. Nie no, Wiko, na pełny. Dynamiczne węże, poproszę. Standardowe, podwójne, nie, standardowe. Dobra, a czy ja mogę kupić... Ile ona kosztuje? 12 i ma pewnie... Ta jest mniejsza i kosztuje więcej? Lol. Także już... Nabytek zamówiony, czekamy tylko na odbiór. 28 tysięcy zapłaciliśmy za niego. No, no cóż, no Janusz. Ale już będziemy mieli full, jak to się mówi, rzeczy do zwierząt, więc będziemy mogli już spokojnie, ze spokojem przede wszystkim się tutaj tym bawić. I ze spokojem będziemy mogli tutaj to wszystko sobie poogarniać. Słuchajcie, zanim przyjdzie to dofinansowanie, które przyjdzie pewnie po żniwach jakoś na jesieni. Dobra. A swoją drogą jestem ciekaw, jak tu wygląda zima, bo to podobno jest mapa przystosowana do Seasonsa. Więc może czeka nas też srogie odśnieżanie. Byłoby całkiem fajnie. Dobra, tu się zawiniemy. Tu się odwiniemy. Tam musiało się coś chyba zbugować, coś mi się tak wydaje z tą teksturką. Dobra. I jeszcze tutaj. Okej. Tu się zawiniemy. Zawiniemy się, powiedziałem. Dziękuję. Tu tak. I tu jeszcze tego cypelka. Dobra, i wikonik. Bo dużo sprzętu wikona mamy, widzę. Co też jest całkiem spoko opcją. No dobra. I ostatni aspekt dzisiejszego odcinka. Zsiadamy do naszego dojcwara. To jest upędzlowalny jak 100 w TV-nie. Ale wszystkie ciągniki nasze dzisiaj pracują to srogo. Jedziemy na tą łąkę, którą przetrząsaliśmy teraz. Dobra. Jeszcze odpalmy kogucika. Więc moim zdaniem bardzo fajna maszyna ten alias. Alice. Bardzo fajna, tylko trochę paliwożerna, no ale to słuchajcie, jakie to jest bydle, nie? To też trzeba mieć na uwadze. Robię za główny ciągnik, więc porobię pewnie jeszcze jakiś czas za główną maszynerię. Mam w planach już zakup nowej maszyny, także też będzie to ciekawe. Ale mówię, po nabytkach, po będziemy czyścili na jesieni po żniwach wszystkie stilosy, zobaczymy, ile nam pieniążku wyjdzie. Dobra, zmieszczę się, wyłamie się. Oczywiście, że się wyłamie. Rozłóżmy, opuśćmy przede wszystkim. No i jedźmy z koksem. Tylko wolniej bym sobie pojechał, bo ja tego nie opanuję, tej mocy. O, i jak elegancko.
Idzie śmiało. Bardzo fajnie to wygląda, powiem wam, bardzo fajnie. Jestem bardzo zadowolony, że wziąłem dwugwiazdową. Dołożyłem trochę pieniędzy, dlatego że jedną gwiazdową tu się po prostu zarąba na tych łąkach. Bo te łąki naprawdę, naprawdę są, słuchajcie, bardzo duże. Jak na moje potrzeby, więc... Więc no. Tutaj tak. Tutaj tak, tu się muszę odwinąć. Bo najgorszy jest właśnie ten pierwszy przejazd, że to wszystko nie wygrabić. Okej. Dobra. Jest dobrze, jest dobrze. Jest dobrze. Ale wszystko jest gdzieś tam pod kontrolą. Na spokojnie. I teraz tutaj w lewo i na drzewo, nic się nie ślizga i proszę, profesjonalnie pierwszy przejazd został już wychromolony praktycznie rzecz biorąc, więc całkiem fajna opcja. To trochę mi przypomina, tak jak powiedziałem, tych nasze ciężkie Ursusy, z tym, że to jest Deutsch Fahr. Ok, wyłączmy to na wszelki wypadek. Dobra. I teraz zrobimy takiego deala, że pojedziemy sobie, słuchajcie, w drugim kierunku. W ten sam sposób. Dlatego, że tam tu spowoduje taką fajną opcję, że będziemy mieli więcej możliwości manewrowania. O, i teraz tutaj... Czasem jest ciężko wymanewrować takim zestawem, to trzeba przyznać. Ja po prostej sobie teraz pojadę, podnieśmy. Wow, 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 wow. Co tu się wywaliło? Halo? Andrzej? Andrzeju, nie denerwuj się. Jak podskoczyła? Śmiesznie. Ona w ogóle są takich hydraulicznych chyba jakichś tutaj zaworach. W sensie amortyzatorach. Oh shit. Nie wiem w sumie. Dobra, moi drodzy, dobra, dobra, dobra. W dupę jego macie. Teraz tutaj. Taki clean look wyjdzie mi w sumie stąd. Clean po prostu, pięknie czyste. Dobra. Teraz tak. Teraz tutaj. W ten deseń. No i proszę, jak prestiżowo. No i to mi się podoba. No normalnie mi like it. Tu mi like it. No po prostu me like it. Właśnie o tym widzieliście, co zrobiło. Znaczy... Powinien się zatrzymać w sumie. Bo wcześniej to... Zobaczymy, wcześniej kliknę. Jakbym zrobił jeszcze tak. O! I to jest, słuchajcie, optymalna szerokość robocza dla mnie. To znaczy, jestem w stanie nad tym zapanować. Wiem, co się dzieje. To w miarę szybko ubywa. Wiadomo, jakby było jednogwiazdowe, też by dałoby radę, tylko bardziej mi się męczą, nie? No to patrzcie, 30 sekund jest po robocie. Dobra, i to jest z tej strony, żeby ubywało. O, nicey. Nicey, nicey, nicey. Dobra, dobra jest, dobra jest. Okej, słuchajcie, powoli kończymy. Ja myślę, że to będzie właśnie w tym momencie ostatni przejazd. Słuchajcie, to będzie ostatni przejazd, więc jeśli wam się podobało, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrybować kanału, wbić na fanpage, wyjść na grupy, skomentować zadając pytanka pod tą serią, do mnie, do Patrycji, do teamu, generalnie do wszystko, o wszystko i o wszystkich. I cóż, widzimy się w kolejnych produkcjach. Pamiętajcie, żeby wbić na streama, bo jakieś godziny po tym, jak ten film się publikuje, będziecie mieli streama. Fajnego, mam nadzieję, więc serdecznie zapraszam. I trzymajcie się, moi drodzy. Na razie, do zobaczenia w kolejnych produkcjach. Cześć, hej, pa!